Otwieram w trybie nadzwyczajnym 31. sesję Rady Powiatu Otwockiego. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Panel już mamy aktywny. Bardzo proszę o naciśnięcie. W międzyczasie witam wszystkich bardzo serdecznie, pana starostę, członków zarządu, witam państwa wszystkich radnych, witam pana skarbnika, witam pana sekretarza, Biuro Obsługi Rady, jak również naszych panów. Problem z panelem radni info, także proszę odznaczyć ręcznie, że jestem obecny. Pan Paweł Ajdacki, proszę zaznaczyć, że jest obecny, ale jest problem z radni info. I pan Jacek Czarnowski też jest, tylko proszę o oznaczenie obecności. Też Krzysztof Olszewski. U pana Krzysztofa Olszewskiego również prosimy o oznaczenie. Jak pani Paulinko z kworum? Mamy w tej chwili na wizji 14 osób. Pani Paulino, kogo pani nie ma? Tak? Mamy kworum? Dobrze. Szanowni Państwo, mamy kworum. W takim razie przechodzimy do rozpatrzenia wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Czy ktoś ma jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Nie widzę nikogo zgłaszającego się na czacie. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do rozpatrzenia jedynego projektu uchwały, dla którego dzisiaj spotkaliśmy się. Otóż w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu Otwockiego, w uchwale budżetowej na 2021 rok z późniejszymi zmianami. I bardzo proszę pana starostę o omówienie uchwały. Dziękuję. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, już wczoraj tłumaczyliśmy na komisji, członkom komisji, nie wszyscy są członkami, w związku z tym jeszcze raz krótko wyjaśnię historię tego wydarzenia i wyjaśnię, dlaczego tak szybko ta sesja. Otóż do jutra, jutro mija termin składania wniosków o środki finansowe na drogi z rządowej rezerwy ogólnej. Rezerwy ogólnej państwa. Warunkiem złożenia, jednym z wielu warunków jest to, aby to była, musi być dokumentacja kompletna, czyli musi być projekt, musi być pozwolenie na budowę, musi być organizacja ruchu, muszą być środki finansowe i jeszcze jeden warunek taki, że ta droga powinna biec w kierunku, czy gdzieś tam w pobliżu centrów logistycznych dużych. Tak naprawdę na ten moment nie mamy dokumentacji dróg w powiecie, które by spełniały te wymagania, czyli można było mieć pozwolenie na budowę i można było natychmiast z marszu złożyć i czekać na decyzję. W związku z tym postanowiliśmy zaproponować dla Państwa i przy okazji próbować złożyć wniosek po Państwa akceptacji na drogę łączącą Otwock z Karczewem, czyli ulica Karczewska od skrzyżowania z Batorego, czyli od szpitala, do granic miasta Karczewa i jeszcze tam za ulicę, znaczy za skrzyżowanie z ulicą Bema do miejsca, gdzie nawierzchnia była wymieniana, czyli to tam jest kilkadziesiąt metrów chyba za skrzyżowaniem, jeszcze na terenie Karczewa. Droga ta po pierwsze jest w stanie, sama jezdnia jest w stanie bardzo złym, znaczy nawierzchnia sama asfaltowa jest okej, tylko niestety ta droga z podbudową jest budowana z płyt, które pękają w okresie szczególnie zimowym, jazda jest utrudniona. Droga ta jest bardzo mocno obciążona, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Właściwie większość, małość mieszkańców osiedla Ługi wyjeżdża tą drogą w kierunku Otwocka i dalej. Podobnie jak mieszkańcy Karczewa, mieszkańcy gminy Karczewa, jednocześnie mieszkańcy południowej części powiatu.
którzy jadą w kierunku Otwocka, przemierzają właśnie tą trasę, tą drogą. Obciążenie spore, w związku z tym postanowiliśmy no, taką technologią wzmacniającą tą drogę, czyli zmianą nie podbudowy, ale zmianą ze wzmocnieniem siatką metalową tą drogę wykonać. No i w związku z tym taki wniosek zaproponował zarząd, żeby złożyć. Natomiast skąd ta sesja tak pilnie? Środki mamy w rezerwie budżet inwestycyjnej. Myśleliśmy, że może spróbujemy tak, żeby nie ściągać Państwa dzisiaj na sesję, że decyzją zarządu byśmy zaproponowali, że te pieniądze są i że ewentualnie wystąpimy na sesji najbliższej, tej normalnej, jak będzie w trybie tym planowanym. Ale niestety no, z informacji uzyskanych z ministerstwa, żeby być bezpieczniejszym, jeżeli chodzi o procedowanie nad tym wnioskiem, poproszono, czy postanowiliśmy jednak, żeby tą uchwałę zmieniającą i wskazującą te środki na ten cel podjąć, będzie takie wsparcie dla tego wniosku i może no, zmniejszenie ryzyka o jego odrzucenia. I to tak w skrócie, ewentualne pytania, czy do pana dyrektora, czy do mnie, czy do pana skarbnika. Na ten moment no, taki jest wniosek zarządu i prośba, aby tę uchwałę przyjąć i tę drogę próbować wykonać z środkami zewnętrznymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do uchwały? Pytanie, jeżeli można, Jacek Czarnowski. Bardzo proszę, już, panie Jacku. Właśnie zatrzymuję samochód, więc zaraz będę na wizji. Już, kochani, żeby to jakoś tak można było rozmawiać. Moi drodzy, tak, panie starosto, ja mam pytanko takie, ponieważ wiem, że pewnie ta dyskusja wczoraj była na komisji. No niestety nie jestem członkiem i też nie miałem możliwości, myślałem, żeby się zalogować, ale czas mi nie pozwolił. Pytanie moje takie, w ogóle no fajnie, super, że w ogóle myśli o tym zarząd, żeby pozyskiwać zewnętrzne środki, to bardzo, bardzo się chwali. Pytanie moje, kilka pytań. Jedno to jest tak, rozumiem, że wcześniej, znaczy nie rozumiem, czy wcześniej nie było możliwości, czy tak na ostatnią chwilę, czy to pojawiła się jakaś luka, że możemy składać, a wcześniej nie mogliśmy, no bo jak rozumiem, ten projekt nie jest od wczoraj i mogliśmy na spokojnie sobie to przygotować wszystko i zaplanować i nie tak w ostatniej chwili, aczkolwiek powiadam dobrze, że w ogóle. Drugie pytanie moje jest dotyczące przebudowy tej drogi, czy będzie brane pod uwagę dokonanie tam odwodnienia, bo no, ci, którzy jeżdżą tamtędy, ci, którzy wiedzą tam na wysokości już Otwockiego Klubu Sportowego Start i tam OPWiK jest potężna kałuża, tam rowy odwadniające były kopane, zresztą nasze służby powiatowe angażowały się mocno w to działanie. Kilka samochodów pięknie tam się wpasowało, wpadło w te rowy nieraz, więc jakby siłą rzeczy fajnie by było i myślę, że wskazane byłoby, żeby to odwodnienie zrobić, czy w zakresie tych prac jest ono planowane. To jest jedno moje pytanie, znaczy drugie moje pytanie i trzecie moje pytanie, co jeżeli, bo rozumiem, że to jest wniosek na razie, co z tymi pieniędzmi, co będziemy robić ze środkami, jeżeli okaże się, że no projekt nie przejdzie, bo też możemy zakładać taką ewentualność, one nie mogą wrócić na rezerwę. Więc na co zostaną spożytkowane? Rozumiem, że zarząd ma już plan i koncepcję na to, a jeżeli nie ma, to dlaczego? Chciałbym się dowiedzieć. Także to są moje trzy pytania. Dziękuję. Bardzo proszę. Kto będzie odpowiadał? Bardzo ja proszę, spróbuję. Panie starosto. Panie Jacku, więc tak, dlaczego w ostatniej chwili, ponieważ nie do końca ostatnia chwila, bo w połowie stycznia pojawiła się informacja o tym, że te środki, że ta rezerwa będzie udostępniona, natomiast no, trwały prace, znaczy zastanawialiśmy się, którą drogę skierować do tego dofinansowania. Tak jak mówiłem, było kilka koncepcji, wybraliśmy tą, no i później to no, posiedzenie zarządu, takie nawet szybkie jeszcze i dlatego tak to jest, mówię, mało czasu w sumie było i stąd prośba o tą sesję, no po prostu informacja oficjalna była w połowie stycznia, my ją powzięliśmy chyba tydzień później, więc tego czasu było niewiele i później jeszcze zastanawialiśmy się, którą drogę ewentualnie wybrać. Jeżeli chodzi o odwodnienie, tu zapytam pana dyrektora, znaczy w tym projekcie nie zakładaliśmy odwodnienia,
Woda rzeczywiście na całym tym odcinku miała schodzić w ten pas zieleni między ścieżką rowerową a jezdnią. Natomiast jak dofinansowanie byśmy dostali, no to ewentualnie myślę, że będzie można rozważyć to odwodnienie, zwłaszcza, że tutaj prezydent miasta zaproponował spore środki w swoim budżecie miasta na odwodnienie wielu miejsc na terenie miasta. Nie wiem, czy to miejsce brane jest pod uwagę, ale jeżeli nawet nie byłoby, no to jest to kwestia negocjacji wspólnie z miastem moglibyśmy to odwodnienie wykonać. Co z tymi pieniędzmi, jak nie będzie dofinansowania, czy zarząd ma pomysł? Zarząd ma pomysł na to, aby te pieniądze pozyskać i taki zaproponował wniosek. Jeżeli się okaże, że tych pieniędzy nie będzie, czego nie dopuszczamy tak naprawdę, bo mamy nadzieję, że to nie jest wielka kwota wygórowana jak na budżet państwa, więc wydaje nam się, czyli mamy nadzieję, że to pieniądze dostaniemy. Gdyby jednak nie, no to wtedy zapytamy państwa, radę, czy dostawiamy te środki na tą inwestycję, no czy po prostu zmieniamy ją na jakąś inną. To dla tyle mogę odpowiedzieć. Nie wiem, czy pan dyrektor ewentualnie w sprawie tego odwodnienia jeszcze chciałby coś dodać. Poprosiłbym, bo to istotna sprawa, to odwodnienie. W tym projekcie tego nie ma, w tym tak? Dzień dobry państwu. Tak jak wspomniał już pan starosta, w tym projekcie, w tym wniosku tego odwodnienia nie zakładamy. Jest to spowodowane tak naprawdę faktem, że w krótkim okresie czasu musieliśmy zdobyć wszystkie dokumenty, które umożliwiały nam skompletowanie wniosku. Wcześniej nie prowadziliśmy dokumentacji przebudowy tejże drogi, a samo pozwolenie na wybudowanie urządzeń wodnych wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji w Wodach Polskich, co trwa minimum 3 miesiące, więc jakbyśmy rozpoczęli tę procedurę nawet na początku roku, to najwcześniej w marcu moglibyśmy mieć decyzję zezwalającą na budowę urządzeń wodnych. Dziękuję. Czy ja mogę jeszcze w takim razie kontynuując? Proszę bardzo, panie Jacku. W takim razie mam pytanie. Zakładając, że uda nam się oczywiście otrzymać te pieniążki, żebyśmy realizowali tą inwestycję, to ja w takim razie bardzo proszę, żeby jednak zacząć pozyskiwać zgodę w Wodach Polskich i mimo wszystko szukać środków. My też dołożymy wszelkich starań, żeby wykonać to odwodnienie, przynajmniej w tym newralgicznym punkcie, bo no, ci, którzy tam nie jeżdżą, to nie wiedzą, ale naprawdę to jest bardzo niebezpieczny punkt, jeżeli chodzi o tą kałużę. Raz, no, że stoi rozlewisko, dwa, tak jak tutaj panowie wspomnieli, pas zieleni ma przyjmować tą wodę na odcinku pomiędzy ścieżką rowerową a jezdnią. Oczywiście nie dzieje się tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Te rowy wykopane też nie chłoną wszystkiego, jeżeli jest duży opad, a jak wiemy w mieście Otwocku nie ma instalacji burzowej i ta woda bardzo często stoi po prostu na drogach, na ulicach, a tam wyjątkowo. I tak jak mówię, pewnie wiedzą państwo doskonale o tym, że były tam sytuacje takie, że jak jest kałuża, to po prostu nie widać, że tam jest rów dość potężny i autentycznie kilka razy były takie sytuacje, ja przynajmniej widziałem kilka razy, a może było to częściej, że po prostu auta tam wpadają, omijając jakieś auto, które chce skręcić, starając się przejechać po poboczu, po prostu najnormalniej w świecie wpadają tak, że dwa koła lewe wystają w górze, a bok prawy jest wewnątrz bądź też przód auta. To bardzo niebezpieczna sprawa, także bardzo proszę, żebyście państwo to wzięli pod uwagę, żeby jednak równocześnie występować. Ja wiem, że to będą dodatkowe koszty, ale psu na budę taka praca, jeżeli zrobimy to wszystko, będzie fajnie nowa nawierzchnia robiona, a ta kałuża będzie stała, potem będą, nie wiem, w okresie zimowym czy jesiennym rozlewisko będzie, woda będzie się wdawała w jakieś mikropęknięcia, zamarzała i zaraz na nowo będziemy remontować tą drogę. Bardzo o to zabiegam i proszę, żebyście państwo wzięli to pod uwagę i rozważyli taką ewentualność. Natomiast sam
no powiedzmy pomysł, jeżeli nie było lepszego wskazania, no to oczywiście bardzo jako mieszkaniec Otwocka i reprezentant, mandatariusz otwockich mieszkańców, cieszę się, że to akurat ten ciąg komunikacyjny został wybrany. Niemniej jednak proszę, żeby to było zrobione w sposób rzetelny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu staroście, to chciałam od siebie dodać, że oczywiście panie Jacku, myślę, że wszyscy o tym myślimy. Tym bardziej, że z tego, co ja się orientuję, to kałuża tam stoi no kilka ładnych lat. Myślę, że to tak z, nie wiem. Przewodnicząca, mogę prosić? Ja pamiętam, że to te kałuże to dziwiłam się, że do tej pory nikomu nie przeszkadzają. Panie starosto, bardzo proszę, a później pan Roman. Tak, panie Jacku, absolutnie zgadzam się. Podobnie jak wczoraj wyraziłem też aprobatę do wniosku pana starosty Przonki, który wskazał też tą kałużę, która tam jest bliżej rury w Karczewie. Jak najbardziej są to miejsca zalane od wielu lat, niebezpieczne i no, trzeba to rozwiązać. Natomiast w tym czasie, po prostu w tym czasie krótkim nie mogliśmy tego zrobić. I tak powiedziałem już wcześniej, z panem prezydentem jesteśmy w kontakcie i ja zapytam, czy bierze pod uwagę dofinansowanie również do tej kałuży. Jeżeli nie, to będziemy sami próbowali coś robić. Podobnie jak obiecałem wczoraj, że będę z panem burmistrzem Karczewa rozmawiał, czy moglibyśmy wspólnie zrobić to odwodnienie tej kałuży, która jest tam koło, przy rurze, również niebezpiecznej i to bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to mi wystarczy. Rozumiem, że pan już będzie trzymał rękę na pulsie jako mieszkaniec Trójmiasta, powiedzmy. Dziękuję. Tak, trochę wiązowny jeszcze. Panie Jacku, jak najbardziej myślimy o tych kałużach, też zapewniam. Panie Romanie. Ja bym chciał się tutaj odnieść do tego, co pan Jacek wspomniał o tych kałużach i pan starosta. Jeżeli mamy miejsca te newralgiczne, to takie pytanie techniczne do pana tutaj dyrektora. Czy można by było zniwelować te miejsca i pomiary zrobić, żeby odprowadzić tak kąty nachylenia w kierunku tych rowów, pasów zielonych, aby później w przyszłości ta woda, jak będzie zrobiona już ta melioracja, żeby swobodnie mogła sobie spływać. Po prostu chodzi mi o kąty nachylenia, żeby w jedną stronę spływały. Dziękuję. Panie dyrektorze? Znaczy, panie Romanie, powiem tak. Raczej będziemy obrazowali na obecnie funkcjonującej niwelecie i nie będę ukrywał, że tutaj też wspólnie z panem starostą chcielibyśmy wybudować chodnik od strony lasu, który będzie odsunięty od jezdni. I w momencie, kiedy będziemy mieli pasy zieleni po jednej i po drugiej stronie, będziemy mieli możliwość również wybudowania dodatkowego odwodnienia po jednej i po drugiej stronie drogi i mówię szczerze, do takiego rozwiązania byśmy się w tym momencie skłaniali. Chodzi po prostu, że jeżeli już teraz tą nakładkę robimy, to żeby już po prostu pomyśleć przyszłościowo, żeby ukierunkować tą wodę i te spadki tak zachować, żeby ona swoje swobodnie spływała w tym kierunku tych pasów zielonych. Do tego będziemy dążyli. To przewidujemy właśnie. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Jedno zdanie jeszcze. Rzeczywiście te pasy zielone mają wodę przyjąć, natomiast ja na przykład osobiście nie jestem zwolennikiem tych rowów, które się pojawiły, no bo one rzeczywiście stwarzają niebezpieczeństwo, o które powiedział pan Jacek, bo nawet czasem jest tak, że kierowca no nie wie, że tam jest rów, nie dlatego, że chce ominąć kogoś, tylko po prostu nie chce jechać po kałuży i wjeżdża na trawę, tak, no bo chce sobie przejechać, może nie wiem, mniej samochód zamoczyć i wtedy się to kończy w tym rowie. Na temat rowu nie będę się powiadał, natomiast rzeczywiście pasy zieleni, tak jak powiedział pan dyrektor, chcemy zrobić w ten sposób, żeby te pasy odbierały wodę z jezdni. Bardzo dziękuję panie starosto. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani Grażyna Olszewska, bardzo proszę. Ja chciałam dopytać pana dyrektora, bo chyba dobrze usłyszałam i zresztą tak chciałam ubrać moje pytanie, czy na pewno w planach jest przewidziana zmiana chodnika, zmiana strony chodnika, bo powiem szczerze, jeśli państwo byście pooglądali ruch pieszy między Karczewem a Otwockiem właśnie wzdłuż tej ulicy, to on się toczy tak naprawdę ścieżką rowerową. Wszyscy to widzimy i ten chodnik, który jest po drugiej stronie,
On jest bardzo stary i w bardzo złej, że tak powiem, kondycji, bardzo złej jakości już, ale pomysł przeniesienia go na drugą stronę, gdzieś w pobliżu ścieżki rowerowej, jest zdecydowanie, uważam, lepszym pomysłem w ogóle w ramach bezpieczeństwa, dlatego że chodnik jest bardzo wąziutki i wędrowanie właśnie wzdłuż tych kałuży, no wiąże się z tym, że albo człowiek jest schlapany, albo musi iść po prostu ścieżką leśną. Także ja tu faktycznie bardzo podnosiłabym tę sprawę, żeby pan dyrektor, no nie wiem, albo jeszcze raz mi odpowiedział, czy to jest na pewno zaplanowane właśnie w ten sposób, czy to jest na razie w kategoriach takiego pomysłu jeszcze niedokończonego. Panie dyrektorze, poproszę bardzo. To może trochę sprecyzuję, bo chodnik po tej stronie lasu chcielibyśmy zostawić, natomiast odsunąć go od jezdni, czyli jakby przenieść go w głąb lasu, żeby był pomiędzy chodnikiem a jezdnią, żeby był ten pas zielony, ale żeby pozostał po tej samej stronie. I na tą chwilę z panem starostą mamy taki plan i takie chęci, aby do tego dążyć i żeby ten chodnik powstał szybciej niż później. To znaczy, jeszcze tylko mogę pani przewodnicząca... Tak, bardzo proszę. Dobrze, czyli rozumiem, że on zostaje po tej samej stronie, ale odsunięty, ale proszę mi powiedzieć procentowo, jaka istnieje szansa, że jednak ten wasz pomysł zostanie zrealizowany, bo to się na pewno będzie wiązać z wycinką lasu. Można, pani przewodnicząca? Bardzo proszę, bardzo proszę. Znaczy, prawdopodobnie będzie zachodziła konieczność wycinki jakiejś tam części drzew, ale to bardzo niewielka tak naprawdę. Taka przecinka. Znaczy będziemy musieli, to jeżeli odsuniemy, tak jak mówimy, z pół metra czy metr, tak, od krawężnika, to na pewno będziemy musieli troszkę tego lasu wyciąć. Ale wtedy będzie automatycznie zwiększone bezpieczeństwo osób tamtędy chodzących z jednej strony. Z drugiej strony, jaka jest szansa na realizację? Myślę, że jest, dlatego że pan prezydent Otwocka tutaj w piśmie, które do nas skierował również, chce partycypować w kosztach tego chodnika. Nawet mówił w rozmowie, że chciał, że może by lampy jakieś fajne też zainstalowali, czy tam postawili w tym miejscu, w tym pasie zielonym. Więc jest to możliwe oczywiście, tylko że no, potrzebne są tylko na to środki. Ale jeżeli dwie strony będą chciały, to myślę, że nam się to uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na czacie już się nikt nie zgłosił. Rozumiem w takim razie, że zamykamy dyskusję i poproszę, czy mamy pana przewodniczącego Komisji Budżetowej z nami? A wiceprzewodniczący? Jestem. Bardzo proszę, czy mogę poprosić o opinię Komisji Budżetowej do tego projektu? Ja Komisji Budżetowej była pozytywna, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. W związku z tym uchwałę mają państwo przed sobą, ale zanim będziemy głosować, ponieważ kilka osób się zalogowało w trakcie naszej dyskusji, bardzo proszę o przygotowanie panelu głosowania. I bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Pani Paulinko, poprosimy o panel głosowania. Pani przewodnicząca, ja jestem, tylko nie jestem na radnych. Dobrze, mamy kworum już potwierdzone wszystkich? Nie, mamy potwierdzone w kworum, ponieważ pani Paulina na bieżąco uzupełniała naszą listę. W takim razie proponuję, żebyśmy od razu przeszli do głosowania. To poproszę o panel głosowania. Ja jestem za, głosuję analogowo. Dobrze, pan Jacek Czarnowski jest za, proszę odnotować. A reszta państwa poproszę, momencik. Kto jest za, proszę o przyciśnięcie przycisków. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał, bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Teraz głosowo głosuje pan Jacek Czarnowski, jest za. Pan Krzysztof Olszewski. Za. Jest za. I kto jeszcze głosowo? Pan Paweł Ajdacki? Za. Jest za. Grzegorz Michalczyk za. Pan Grzegorz Michalczyk również jest za. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przy nieobecnych pięciu radnych
Wszyscy radni obecni na sesji, czyli 18 głosów jest za tą uchwałą, za co bardzo Państwu dziękuję za to głosowanie popierające tę uchwałę. Dziękuję bardzo i Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy tym samym porządek sesji nadzwyczajnej. Chciałam tylko powiedzieć, że prawdopodobnie, ponieważ ostatnio żeśmy się często spotykali i bardzo dużo spraw było na początku roku, to prawdopodobnie sesji tej planowej lutowej, 25 lutego, nie będzie. Prawdopodobnie sesja będzie dopiero w marcu. Życząc miłego wieczoru w tłusty czwartek, zamykam 31. sesję Rady Powiatu Otwockiego w trybie nadzwyczajnym. Bardzo dziękuję za obecność. Pozdrawiam. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Smacznego pączka. Dziękujemy. I dobrych faworków. Tak, wzajemnie. Wzajemnie.